Dzisiaj przedstawiamy jako portret indywidualny działacza WICI, portret indywidualny, to jest dzieło dyrektora, i portret zbiorowy, to jest właśnie książka profesora Andrzeja. Jedna i druga dotyka pewnej legendy, jaka związana jest z WICI. Dzisiejsze nasze spotkanie to jest promocja nie tylko mojej książki, ale książki doktora Gintruka. Właściwie podwójna promocja jego dzieł, bo gdyby nie inspiracja, zachęta, pomoc w wydaniu tej pracy Janusza, to ona by nie powstała w takim tempie, no i w takiej formie na pewno. Ruch młodzieżowy, czyli WICI, wzbogaciły program dorosłego ruchu ludowego, czyli Stronnictwa Ludowego, o pewne właśnie odcienie ideologiczne o charakterze właśnie agrarystycznym. Mam nadzieję, że te wartości, które wiciarze propagowali, które nie mieli okazji zrealizować jak na razie w praktyce, będą nam towarzyszyć w najbliższym czasie. Narcyz Wiatr Zawojna, Władysław Kojder i Bolesław Ścibiorek. Byli to, można powiedzieć, oficerowie jakby ruchu ludowego. Ludzie wykształceni. Nauczyciele, prawnicy, którzy mogli dla tej okaleczonej właściwie Polski, budującej niepodległość, dać swój talent.